Siema wariaty. Z racji tego, że mamy czwarty sezon, w grze nam się dużo pozmieniało, a mój poradnik do wygrywania jest możliwe, że nieaktualny. Chociaż tam też jest bardzo dużo rzeczy, z których możecie skorzystać. Nagrywam poradnik do wygrywania, część druga. W tym poradniku niestety będzie taktyka customowa, czyli jak pro playerzy grają na custom game'ach. Wiem, że do pro playera mi jeszcze troszeczkę brakuje, ale no uczę się cały czas, prawda? Mam nową myszkę, dziękuję wariat za nową myszkę. Czyli można powiedzieć, że odcinek sponsorowany przez wariata. Na dole macie tutaj przycisk subskrybuj, który nie działa, bo to jest tylko animacja i czy wam się podoba. Więc jeżeli wam się podoba, zostawcie suba, łapkę w górę, a my lecimy z poradnikiem. Pierwsze co robimy, lecimy na jakieś dalekie miejsce, daleko od autobusu. W tym przypadku, tak samo jak w pierwszym poradniku, jest to Pleasant Park. Na szczęście, bo uwielbiam tą miejscówkę. Ale lecimy gdzieś daleko, gdzie może być mało osób, gdzie reszta osób gdzieś po prostu wcześniej wyskoczyła. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy zaczęli spokojnie grę. W tej grze będziemy podjeżdżać tylko osoby, które są konieczne do podjechania i tylko osoby, które naprawdę wiemy, że damy radę wygrać jeden na jeden. Bo czasami jest tak, że przynajmniej u mnie na streamach, nie wiem jak wygracie, że podjeżdżam osoby, gdzie wiem, że te osoby mają przewagę. Dlatego jedziemy, lutujemy sobie domek i musimy przy lutowaniu nasłuchiwać, czy kogoś nie ma niedaleko. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja słyszałem, jak typek rozwalał coś w domku obok. Dlatego zlutuję sobie szybko i będę go podjeżdżał. Możliwe, że ma gorsze bronie. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się to podoba, co poprawić. Wiem, że moje poradniki dla was są naprawdę super. Mam nadzieję, że bardzo duża większość to uważa. O, w tym domku coś było lutowane, widzicie, drzwi są otwarte. Ale wydaje mi się, że on ten domek się lutuje w sekundę, więc... O, jest w następnym, dobra. Już widzimy, że jest w następnym, dojeżdżamy go. On się nas nie spodziewa. Może nas teraz usłyszeć. O, jest. No. Dlatego nie robiłem poradnika do strzelania z pompy, ale dobra, wyszło. Lutujemy co trzeba. Niestety gościu prawie nic nie miał. Idziemy lutować dalej. Pamiętajcie, surowce nam są potrzebne. I umiejętność strzelania. Jeżeli chodzi o pompę, to jestem słaby. Ale surowce z tego względu, że bez budowania tej gry nie wygramy niestety. Ta gra już jest na takim poziomie, że dużo osób potrafi się budować. Lutujemy dalej. Ta gra jest na takim poziomie, że dużo osób potrafi się budować, więc my też musimy potrafić się budować. Dlatego odsyłam was do poradników, które nagrałem wcześniej odnośnie budowania, edytowania budowli. A co jeszcze tam było? Budowania 1 na 1. To ten poradnik fajnie wyskoczył. Ten poradnik fajnie wyszedł, ten 1 na 1. O, mamy RPGa. Potki polecam brać zamiast granatów, ponieważ mam teraz RPGa. Wiem, że mało amunicji, ale lepiej mieć RPGa niż granaty. Chociaż z granatów też można dobre playsy robić. Dobra, apteczki na razie nie biorę, bo strefę mam, więc ta apteczka na razie mi się nie przyda. Ale trzeba pamiętać, gdzie zostawia się takie rzeczy. Więc ja pamiętam, że w tym domku jest apteczka. Jeżeli ktoś mnie teraz obił do zera. No jeżeli ktoś mnie obił po HP, to bym wiedział, gdzie wracać po apteczkę. W domkach rozwalajcie sobie meble. To wam daje też surowce, pamiętajcie o tym. Dobra, lutujemy całą amunicję, ponieważ czasami w tej grze będziemy mieli częściej sytuację, gdzie tracimy amunicję i tracimy surowce, niż jak szybko zabijamy typka i jedziemy dalej z koksem, prawda? Dlatego trzeba mieć naprawdę surowce, trzeba mieć amunicję. Polecam sobie to dobrze zlutować. Czekajcie, dobra, rozwalam się. Dobra, meble porozwalane, już mam 400 drewna, to jest naprawdę na start, to jest super. Dobra, wychodzimy. O, dropik leci, możemy bezpiecznie, ponieważ jeżeli idziemy w stronę Tilted Towers, nie będzie tak bezpiecznie, jak wam się może wydawać. Omijamy Dusty Depots, omijamy Tilted Towers, jak na razie. Jeżeli będziemy już lepiej strzelać, to jest... Pamiętajcie, to jest poradnik dla początkujących i dla osób, które mają mało winów. Cały czas ktoś mnie niestety spamuje na Facebooku. Adrian. No przestań. Biegniemy po dropa.
Dobra, wyłączę sobie szybko. Nie, bo to jest tak powiadomienia. Dobra, biegniemy po dropa. Sorry, że na odcinku takie coś się dzieje, ale siła wyższa. Cały czas się rozglądajcie, czy nie ma dookoła osób. O, jeżeli chodzi o duże drzewo, nigdy nie rozwalajcie do końca. Zostawcie go na 50 AP, ponieważ jeżeli ktoś jest na waszych plecach, zobaczy, gdzie jesteście i... Kurwa, kurczę. Zobaczy, gdzie jesteście i będzie biegł za wami, więc będzie miał przewagę, bo wy nie będziecie wiedzieć o nim. Jeżeli zostawicie na 50 HP i będziecie patrzeć czasami na to drzewko, tak wiecie, biegniecie, czasami się obrócicie i ktoś je rozwali, ktoś je uderzy, to od razu to drzewo rozwali i wy będziecie wiedzieć, gdzie jest przeciwnik. Dlatego drzew dużych nigdy nie rozwalajcie do końca. Dobra, bierzemy tego dropa. Jak bierzemy dropa na otwartej przestrzeni, zawsze się obudujmy. Jak bierzemy dropa tutaj, tak, to nie jest konieczne, żeby się obudować. Bo tutaj tak widzicie, nie ma takiego czystego strzału, żeby załupy dostał, żebym. Trochę się nie umiem wysłowić, ale dobra. Bierzemy next. Bierzemy potki. Zamiast siorba jednego, lepiej wziąć trzy potki według mnie. Mamy skrzynkę, dobra, bierzmy amunicję. O, spadło. I w zależności od tego, z czego lubicie strzelać, to albo AWP, albo sztucer jest konieczne. Naprawdę to jest konieczność. Nauczcie się strzelać z AWP albo ze sztucera. Jeżeli umiecie strzelać z tego albo z tego, to daje nam niesamowitą przewagę w grze. Dodaje nam przewagę nad ludźmi, którzy średnio strzelają z AWP, dlatego też jest poradnik do strzelania z AWP, więc odsyłam też do niego. Wszystkie poradniki są na playliście u mnie na kanale. Poradniki, porady chyba? Poradniki chyba to jest napisane. Poradniki Fortnite. Taka jest playlista. Dobra, mamy autoszmatkę. Nie, nie biorę jej, nie biorę jej. Nie lubię strzelać z autoszmatki. Dobra, mamy sztucer, to już biorę. Bomb impulsywnych na razie nie biorę. Dobra. Jeżeli nauczycie się strzelać z wolnej pompy, to lepiej zawsze brać wolną pompę. Chyba, że lepiej strzelacie z taktycznej, to jeżeli będziemy mieli niebieską, to wtedy bierzemy niebieską taktyczną. No i mamy niebieską taktyczną, dobra. Widzę, że takie poradniki to się super nagrywa. Dobra, kolejna skrzyneczka. Fort jest. Kolejny sztucer. Fort jest słabą rzeczą według mnie. Ponieważ port się buduje z metalu, a metal rozwala się praktycznie na strzała, to jeżeli dojeżdża nas osoba, my zbudujemy port, to nam całą podstawę może naraz rozwalić. Więc port jest dobrą rzeczą, jeżeli chodzi o dojeżdżanie typów na wysokość. To wtedy jest naprawdę super. Znerfili to, że jeżeli odbijemy się od opon i skoczymy bardzo nisko, to nie padniemy. Dlatego średnio. Mamy strefkę na Pleasancie. O nie, tu się nie zbuduje. Dobra. Mamy strefkę na Pleasant Park, dlatego wracamy tam. I prawdopodobnie najlepiej jakbyśmy weszli na górkę. Mamy na górce strefę? Mamy. Dobra, czyli wejdę sobie na górkę i zrobię tam mini bazę. I będę wypatrywał ludzi. Zobaczcie, mam jednego fraga. W tej grze nie zdobędziemy dużo fragów. Wezmę jeszcze tego dropa. I w tej grze nie zdobędziemy dużo fragów ze względu na to, że gramy bezpiecznie. Nie dojeżdżamy, nie walimy typów, ale jest to bezpieczna gra przemyślana, dzięki której możemy wygrać grę. Jest większe prawdopodobieństwo, będziemy mniej się strzelać, mniej oberwiemy, wygramy grę. Poczekajcie, Adrian. Dobra. Dobra, ten kamień wziąłem dlatego, żeby szybko sobie dojechać. Dobra, nie biorę digla, mam 10 podków i szybko do strefy będę szedł. Trochę sobie zlutuję jeszcze po drodze i szybko do strefy. Dobra, i chciałbym wejść na tą górkę i chciałbym tam zbudować bazę. Znaczy bazę, mini bazę. Dobra, tam chyba. O, ktoś tam był. Ktoś tam był, są schody. Dobra, pamiętajcie, żeby się rozglądać. Ponieważ nie wiadomo, gdzie jest przeciwnik. Naprawdę, nie wiadomo, gdzie jest przeciwnik.
Bardzo was przepraszam za te powiadomienia na Facebooku. Niektórzy nie rozumieją, że się nie pisze podczas nagrywania. Gdzie raz się napisze, a dalej piszą, dobra? Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, mini baska. Baska. Mini baza. Dobra. Trzeba się jeszcze rozejrzeć szybko, czy tu ludzi nie ma dookoła. O, i widzimy typka. Widzimy typka. Kurde mi... No i to nie jest poradnik do strzelania ze sztucera, spokojnie. Musimy bezpiecznie teraz... Mamy przewagę wysokości nad typkiem. Mamy sztucer. Nie wiem, czy on ma snajperkę. Nie, on ma RPGa. Dobra. Wycofajmy troszeczkę. Teraz, jeżeli ktoś by mnie widział, mógłbym dostać łeb. Ponieważ nie jestem obudowany. Ale trudno, no to jest ryzyk fizyk. Czasami głupie rzeczy też robię w tej grze, więc widzicie. Dobra, tego tak chyba raczej nie zabijemy, bo będzie się cały czas budował. Cały czas uważajcie, czy ktoś was nie podjeżdża. Dobra, jego tak nie zabiję. Musiałbym podjechać go, ale na razie mam jeszcze strefę, więc wolę bezpiecznie sobie zagrać. Dobra, nie dostał. Teraz stoję w miejscu. Jest idealnie, żeby ktoś mi strzelił łeb. O jest, podjeżdża nas typek, dobra? Przeładować ziemkę. I musimy wygrać jeden na jeden z tym typkiem, niestety. Dobra, on strzela sobie najdami, które się odbijają za mnie, więc spoko. Dobra, ma białe, dojeżdżamy. Typek jest w tarapatach, dojeżdżamy. Dobra, on się zabudował. Nic to mu nie dało. Jeżeli mamy przewagę nad typkiem, bardzo ważne, żeby dojechać. Jak najszybciej, zanim on się uleczy, zanim on się obuduje, jak najszybciej go dojeżdżamy. Trzeba mu zniszczyć psychikę. Dobra, obudujmy się. Ten typek jeszcze tam jest chyba. Widzicie, straciłem chwilę, a przeciwnik się nie ruszył. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo możliwe, że tam go już nie ma. Zdaje się nagrywa? Nagrywa się, spoko. Dobra, jest dalej. Dlatego możemy mu trochę podstawy zniszczyć. Ale wydaje mi się, że jak zbudował się tak wysoko, to będzie umiał z tego zejść. No, on już schodzi, dobra. On już schodzi, dlatego mu zniszczę troszeczkę tej bazy i go dojadę. Tą bazę niszczę nie dlatego, że on tam spadł, bo wiem, że on jest na dole, ale dlatego, że mi nie przeszkadzała. Czasami ta baza jest taka... No wkurza. Wkurza oko, że tak to nazwijmy. Dobra. Gdzie on teraz jest? Wydaje mi się, że będzie w domku. Wydaje mi się, że będzie w domku, ale też muszę być uważny dookoła, bo nie wiadomo, gdzie są ludzie. Zostało mi 7 osób, więc tutaj już ile mogę zrobić fragów? 9 maksymalnie. Dlatego to nie jest... O, jest, dobra. Wychylił. Dostał, ale głowy nie dostał niestety. Trzeba dojechać. Trzeba go dojechać. Dobra. Raczej ucieka z tego domku. Raczej ja bym na jego miejscu już uciekał, więc... Dobra. Ja tą skrzynkę brałem? Brałem. Dobra, skrzynki się bugują. Skrzynki się bugują, czasami nie da się ich otworzyć, a jeżeli je uderzymy chyba kill-offem czy coś takiego, to one po prostu się otwierają same bez niczego. Dobra, jest tu ktoś? Nie ma. Dobra, on już uciekł. Tak jak myślałem, będzie uciekał z tego domku. Stracił przewagę. Wiecie, ja miałem cały czas przewagę, bo byłem wyżej, ale stracił bezpieczną pozycję, dlatego że dostał ze sztucera. Sztucera? Dostał. No to minus 90. Trzeba go poszukać. Nigdzie go nie widzę ani nie słyszę. O dobra, słyszę go. Aha. Jest chyba na tym domku, ale powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że on tak szybko tam poszedł. I go nie widziałem. Dobra, trzeba go podjechać. Możliwe, że nie ma HP. On nas słyszy, dobra. Dobra, jest nasz. Zastanawiam się, jak on szybko tu się tak znalazł. O.
Dobra, i strzelał do jakiejś osoby, dlatego musimy się obudować. Zróbmy sobie mini wieżę. Pamiętajcie, jesteśmy top 6 teraz. Jeżeli się znajdujecie w takiej sytuacji, to się nie denerwujcie, bo stres naprawdę... O, jest typek. O kurde, czemu on nie dostał z tego? No i teraz... Teraz jest taka sytuacja, że typek się buduje. Gdzieś na lewo, na prawo pewnie mam też ludzi. Zostało mi 5 osób. Więc musimy poczekać. Musimy poczekać. Zabuduję tą ścianę, bo wiem, że on... Ten typek, którego przed chwilą zabiłem, on strzelał gdzieś tam na moje lewo w tym momencie. Dlatego sobie zabuduję i poczekam, żeby nie dostać głowy za wupy. On w ogóle nie wychyla. Można mu troszeczkę presji tutaj narobić. Dobra, i teraz jak jestem w takiej pozycji i wstanę i będę strzelał, to on nie ma szans mnie trafić, chyba że idealnie wymierzy, widzicie? Ja wstaję i mam cały czas celownik. Teraz jak jest X, no to trafię sobie w schody. O, strzela z granatnika. Kudzio, dzięki za suba. Dobra, zobaczmy co on zrobi. On się tam buduje. Trochę mam mało rakiet. Teraz jedyne co mogę dostać głowę od prawej, albo od tego z przodu. Ale od prawej raczej nie dostanę, bo tam nikogo nie ma. Tak mi się wydaje przynajmniej, wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Dobra, gość się obudował. O, z lewej strony mamy AWP. Albo sztucer, albo nie wiadomo co. Ale wydaje mi się, że AWP. Dobra, on się tam, widzicie, zabudował się. Mam dużo amunicji, mogę go naspamować, żeby troszeczkę go zdenerwować. Żeby on był zestresowany. O kurde, ale straciłem HP. Dobra, nie skaczcie z takiej wysokości. Dobra, tamten mi strzela za wupy. Muszę wejść do strefy i się obudować w strefie. Prawdopodobnie on mi zaraz będzie strzelał do mnie ten gościu. O, no idealnie. Idealnie się obudowałem. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, granatnik. Budujemy się. Uważajcie na tego. O, prawie bym dostał głowę. Dobra, ten mnie podjeżdża, dobra. Dobra, głowa, dziękuję. O, głowa, dziękuję. Uwielbiacie to, prawda? Kar, fotki małe mam. Dobra, easy. Ognisko, leczonko. I teraz typka mam na górze. Ma nade mną wielką przewagę, naprawdę. Strasznie dużą przewagę ma nade mną. Czyli nie wychylam. Nie wychylam. Strefa następna jest troszeczkę dalej. O, jest, widzicie? Jakbym teraz wychylił, to bym dostał łeb. Ja nic nie widzę, nie mogę go spikować. Jak teraz wychylę, dostanę głowę, dlatego muszę uważać. Zajęte! Ktoś mi puka do drzwi. Wszyscy mi chcą dzisiaj przeszkodzić w nagraniu, niestety. Sorry. Dobra, spokojnie, zostało nam dwóch. O, jest krzak tam. Krzak tam skoczyła. Dobra, ten mnie spamuje. Teraz mogę wychylić i strzelić szybko głowę. Widzicie? Tylko zobaczymy, jak on będzie spamował. Tam gdzieś skoczył krzak. Typek tu leci. Wszyscy mi dzisiaj próbują przeszkodzić w nagraniu. Nie wiem, czemu tak jest. Dobra, nie mam amunicji do RPG-a. Szkoda. Aj, nie dostał, kurde. A idealnie wymierzyłem. Teraz troszeczkę spanikowałem i ten strzał był do dupy. Dobra, idziemy do strefy. Gościu teraz gdzieś przeładowuje albo coś robi. I wydaje mi się, że nie będzie mi się spodziewał od lewej strony, chociaż prawą stroną powinien iść do strefy, ale od lewej strony nie będą mi się spodziewać. Dlatego idę i tam się obuduję.
Dobra, tu mam gościa i gdzieś ten krzak skoczył. Nie wiem gdzie. Dobra, jest. Mamy tutaj, dobra. O, gość mi zauważył. Dlatego budujemy się. I teraz tak, budujemy kolejną partię tych. Nie budujemy od razu schodów, tylko kolejną partię ścian i dopiero potem schody. Widzicie? Robimy sobie podwójne, on myśli, że będziemy wyżej. Edycja, o, chyba mnie dojechał. Tak, dojechał mi, gdzieś jest pode mną. Nie mam niestety RPG-a, bym tak to strzelał. Gdzieś ten krzak musi być, nie wiem gdzie jest. Teraz jeżeli usłyszymy, że nam on rozwala bazę, musimy szybko zejść i go zabić. Dobra, krzak. Nie, wydaje mi się... Te krzaki nie wyglądają jak typek w krzaku. Więc nie wiem, gdzie jest ten gość z krzaka. Dalej mam dwie osoby. O, rozwalam bazę. Dobra, schodzimy. Kurczę, ja się obudowałem. Dobra, jest mój. I ostatnia osoba nam została, która chyba teraz nas podjedzie. Tak, podjeżdża, no. Musimy się obudować. I wyczekać moment, gdzie on będzie tracił amunicję, żeby... Dobra, muszę wracać się budować. Żeby wyskoczyć i patrzcie, budujemy się nad niego, dobra. Teraz budujemy się nad niego, gościu nie wie co się dzieje. No scope'y? No chyba upośledzony, dobra. Budujemy się nad niego. I dobra, i mamy totalną przewagę. Już gra jest wygrana, chyba że strzeli mi tego no scope'a takiego... Dobra, jeszcze Kewa ma. Teraz muszę uważać, bo jak trafi mnie za WP, o, lekko wychylone. Dobra, jest mój. GG! To był poradnik do wygrywania. Dziękuję wam, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę, suba, dzwonek i komentarz. Wiem, że dużo fragów tu nie ma, ale mam nadzieję, że dzięki temu będziecie wygrywać więcej gier. Potem będziecie strzelać więcej fragów, coraz więcej, potem będziecie na tiltet latać, wszystko wygracie. Pamiętajcie, jeżeli wam się podobało, to subskrypcja. Najważniejsze. Ostatnio słabo lecą, ale jest okej. Dzięki wam bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiam wariata Skufiego i Patryka Kwiatkowskiego. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.